delegatura Instytutu Pamięci Narodowej, która funkcjonuje w Opolu już około 2 dekad, wreszcie doczekała się własnego budynku, swojej własnej siedziby, na terenie której zresztą teraz jesteśmy, czyli mamy bardzo dobry, dostosowany do naszych potrzeb budynek, ale również, jak pan widzi, bardzo ładny plac, który możemy wykorzystać. To jest plac parkingowy, ale będziemy go wykorzystać również do celów edukacyjnych, czyli do wystaw między innymi, do działalności popularyzatorskiej. Będą się znajdowały biura naszych pracowników, będzie się znajdowała sala konferencyjna z przynależną oranżerią, gdzie chcielibyśmy nowe technologie zaprezentować. Będzie na pewno czytelnia akt jawnych, będzie funkcjonował wydział archiwalny, więc wszystko to, co powinno być na miejscu i co powinno po prostu być do tego, żeby realizować cele statutowe Instytutu Pamięci Narodowej. Delegatura IPN-u, która działa w Opolu od wielu lat, doczekała się swojej siedziby. Bardzo ważne, bo to cementuje kolejna instytucja, która jest w Opolu Wojewódzkim, więc miło, sympatycznie. Oczywiście też dla nas dobra informacja, bo Instytut Pamięci Narodowej jest partnerem wielu działań, które prowadzimy. Przypomnę, organizowaliśmy obchody Powstań Śląskich, organizowaliśmy obchody stulecia Związku Polaków w Niemczech, całkiem niedawno osłanialiśmy rzeźbę Witolda Pileckiego, więc mieliśmy dobrego partnera również, który proponował nam inne działania w postaci wystaw, które po prostu przypominają historię tej ziemi, historię Polski, zachęcają do poznania tej historii, więc cieszę się bardzo, że nasz partner ma teraz solidną siedzibę. Myślę, że to przyspieszy, polepszy naszą współpracę, za to trzymam kciuki, więc mnie to cieszy. A przy okazji jeszcze podkreślę, lokalizacja przy ulicy Kośnego, czyli niedaleko Pileckiego, Centrum Usług Publicznych. Widać, że miasto po raz kolejny inicjuje takie działania prorozwojowe, przyciąga innych do siebie, co też miło podkreśla nasze inicjatywy i stanowi dobre podsumowanie tego, co w mieście robimy. Nowa siedziba delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu jest pierwszą siedzibą naszych pracowników, mimo że Instytut działa od ponad 20 lat, to po raz pierwszy pracownicy z Opola będą mieć swoje miejsce, do którego będą mogli przyciągać i młodzież, i świadków historii, i tych, którzy chcą ożywiać historię i czerpać z tego źródła, jakim jest nasza narodowa pamięć, więc jest to z całą pewnością przełom z jednej strony dla naszych pracowników, którzy będą pracować już w zupełnie innych warunkach pracy, ale z drugiej strony dla wszystkich mieszkańców Opola i Opolszczyzny, na których mapie topograficznej samego regionu pojawia się nowe miejsce, w którym będą mogli usłyszeć o polskiej historii. Będzie też to miejsce, które odwiedzać będą nowe technologie w opowieściach historycznych, stąd też dla szkół opolskich, dla tych, którzy interesują się historią, ale też dla tych, którzy czekają na swoją inspirację historyczną. Delegatura w Opolu będzie, jestem o tym przekonany, miejscem, które trzeba odwiedzić.